Witam, kochani. Przygotujcie się na wpływającą na życie rewelację, o której niewielu wie. Dziś zagłębimy się w ostatnie słowa Jana Pawła II, jednego z najbardziej wpływowych papieży w historii. Ale to nie było zwykłe pożegnanie. Zostawił głębokie przesłanie, ostrzegając o końcu czasów. Co on wiedział? I jak te słowa rezonują w naszych czasach? Zostańcie z nami i odkryjcie ostatnie rewelacje, które mogą zmienić wasze postrzeganie przyszłości ludzkości. Ostatnie słowa papieża Jana Pawła II przed jego śmiercią niosą ze sobą głębokie i odkrywcze znaczenie. W tym kluczowym momencie duchowy przywódca Kościoła katolickiego podzielił się objawieniami na temat znaków czasów ostatecznych, dzieląc się spostrzeżeniami, które rezonują z tradycją biblijną i eschatologią chrześcijańską. Jego słowa, wypowiedziane z autorytetem człowieka, który poświęcił swoje życie służbie Bogu, brzmią jako poważne ostrzeżenie dla ludzkości. Zbliżając się do końca swojej ziemskiej podróży, Jan Paweł II wydawał się być przepełniony transcendentalną mądrością, zdolny dostrzec rzeczy poza granicami czasu i przestrzeni. Jego ostatnie wypowiedzi, naładowane przekonaniem i pilnością, ujawniają troskę o losy ludzkości i nieuchronność wydarzeń, które zapowiedzą nadejście Królestwa Bożego. Według relacji Jan Paweł II wyraził głębokie przekonanie, że ludzkość znajduje się na kluczowym rozdrożu w historii. Stwierdził, że znaki czasów ostatecznych manifestują się w coraz bardziej oczywisty sposób, wymagając od wiernych czujności i przygotowania na nadchodzące przemiany. Papież podkreślił, że Pisma Święte zawierają cenne wskazówki dotyczące wydarzeń poprzedzających drugie przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Cytował fragmenty biblijne mówiące o wojnach, klęskach żywiołowych, prześladowaniach i szerzeniu Ewangelii na całym świecie jako znaki zbliżającego się powrotu Mesjasza. Z głosem pełnym pilności Jan Paweł II wezwał wiernych do trwania w wierze, do pokuty za grzechy i do duchowego przygotowania się na nadchodzące wyzwania. Wierzył, że ludzkość znajduje się w punkcie zwrotnym, w którym siły dobra i zła konfrontują się w coraz bardziej intensywny sposób, wymagając od każdego wzięcia na siebie odpowiedzialności przed Bogiem. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na ten tak ważny temat. Zostaw swój komentarz poniżej, podając swoje imię i miasto, z którego piszesz. Twoje uczestnictwo jest niezbędne do kontynuowania tej dyskusji. Jan Paweł II podkreślał również znaczenie modlitwy i komunii z Bogiem jako podstawowych środków do odnalezienia siły i wskazówek w tych burzliwych czasach. Stale przypominał, że mimo wyzwań, nadzieja chrześcijańska oferuje niegasnące światło, które prowadzi wiernych przez trudności ku obietnicy zbawienia i życia wiecznego. Ostatnie objawienia Jana Pawła II dotyczące znaków czasu były naznaczone głęboką troską o kierunek, w którym zmierza ludzkość. Papież wyraził swoje przekonanie, że współczesne społeczeństwo coraz bardziej oddala się od wartości chrześcijańskich, zanurzając się w materializmie i indywidualizmie, które zagrażają samej strukturze cywilizacji. Wskazywał na wzrost przemocy, niemoralności i odrzucenie nauk Chrystusa jako dowody na to, że siły zła zyskują na sile. Jan Paweł II ubolewał nad erozją zasad etycznych i rosnącą sekularyzacją, które osłabiły wpływ Kościoła i więź ludzi z sakrum. Z niemal proroczym głosem papież ostrzegał, że ludzkość musi się nawrócić i zwrócić ku Bogu. W przeciwnym razie czekają ją katastrofalne konsekwencje. Wierzył, że tylko głęboka odnowa duchowa, połączona z moralną i społeczną transformacją, może zapobiec nadchodzącym boskim sądom. W swoich ostatnich słowach Jan Paweł II ujawnił, że miał wizje i przeczucia dotyczące wydarzeń zapowiadających nadejście czasów ostatecznych. Twierdził, że otrzymał nadprzyrodzone znaki, które przekonały go o bliskości wielkich przemian w światowym porządku. Papież opisał wizję katastrof naturalnych o biblijnych proporcjach, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkaniczne, które nawiedzały różne regiony świata. Wspomniał również, że miał wizję wojen i konfliktów prowadzących do globalnej konfrontacji, zagrażającej samemu istnieniu ludzkości. Ponadto Jan Paweł II mówił o pojawieniu się przywódców politycznych i religijnych, którzy bezpośrednio sprzeciwialiby się naukom Chrystusa, szerząc heretyckie doktryny
i przyciągając tłumy z dala od prawdziwej wiary. Wierzył, że ci fałszywi prorocy byliby narzędziami antychrysta, którego pojawienie się zapowiadałoby nadchodzący sąd ostateczny. Z głosem pełnym pilności i niepokoju papież błagał wiernych, aby pozostali czujni, modlili się i przygotowywali duchowo na nadchodzące wyzwania. Wierzył, że tylko głęboka konwersja i powrót do chrześcijańskich wartości mogą ocalić ludzkość przed nadchodzącą zagładą. Ostatnie objawienia Jana Pawła II na temat znaków czasów ostatecznych mają głębokie odzwierciedlenie w tradycji chrześcijańskiej i eschatologii biblijnej. Papież w swoich ostatnich godzinach wydawał się mieć dostęp do nadprzyrodzonego zrozumienia wydarzeń, które miały rozegrać się w ostatnich dniach. Opisał apokaliptyczne wizje katastrof naturalnych, wojen i konfliktów, które nawiedzały różne regiony świata, wierząc, że są one zapowiedzią radykalnej transformacji porządku światowego. Jan Paweł II widział w tych wydarzeniach potwierdzenie biblijnych proroctw o znakach zapowiadających drugie przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Ponadto papież wyraził głębokie zaniepokojenie oddaleniem się ludzkości od wartości chrześcijańskich, wskazując na wzrost niemoralności, przemocy i odrzucania nauk Chrystusa. Wierzył, że te znaki wskazują na wzrost sił zła, które bezpośrednio sprzeciwiają się boskim planom. Głosem przepełnionym pilnością i przekonaniem, Jan Paweł II błagał wiernych, aby trwali mocno w swojej wierze, aby żałowali za swoje grzechy i przygotowywali się duchowo na nadchodzące wyzwania. Wierzył, że tylko głęboka odnowa duchowa i moralna może ocalić ludzkość przed nadchodzącą zagładą. Jego objawienia wskazują na rosnące turbulencje, które nawiedzą świat z katastrofami naturalnymi, wojnami i konfliktami o biblijnych proporcjach. Jan Paweł II uważał, że te wydarzenia będą zapowiedzią drugiego przyjścia Chrystusa i ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Ponadto papież wyraził swoje głębokie zaniepokojenie oddalaniem się ludzkości od wartości chrześcijańskich, ubolewając nad wzrostem niemoralności, przemocy i odrzuceniem nauk Chrystusa. Widząc w tych tendencjach wzrost sił zła, które bezpośrednio sprzeciwiają się boskim planom, głosem przepełnionym pilnością i przekonaniem, Jan Paweł II błagał wiernych, aby trwali mocno w swojej wierze, aby żałowali za swoje grzechy i przygotowywali się duchowo na nadchodzące wyzwania. Wierzył, że tylko głęboka odnowa duchowa i moralna może ocalić ludzkość przed nadchodzącą zagładą. Jego ostatnie słowa brzmią jak wezwanie, aby ludzkość zwróciła się ku Bogu, uznając powagę sytuacji i szukając zbawienia, zanim będzie za późno. Jan Paweł II pozostawił dziedzictwo przestrogi i nadziei, wzywając nas do stawienia czoła czasom ostatecznym z wiarą, odwagą i determinacją. Ostateczne objawienia Jana Pawła II dotyczące znaków czasów końca rezonują z głębią, która przekracza czas i przestrzeń. Jego słowa, przepełnione pilnością i przekonaniem, brzmią jak uroczyste ostrzeżenie dla ludzkości, wzywając nas do zwrócenia uwagi na znaki zapowiadające zbliżającą się radykalną przemianę. Papież opisał apokaliptyczne wizje katastrof naturalnych, wojen i konfliktów, które nawiedziły różne regiony świata, wierząc, że są one zapowiedzią upadającego porządku światowego. Widząc w tych wydarzeniach potwierdzenie biblijnych proroctw o wydarzeniach poprzedzających drugie przyjście Chrystusa i ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Dodatkowo Jan Paweł II wyraził głębokie zaniepokojenie oddaleniem się ludzkości od wartości chrześcijańskich, wskazując na wzrost niemoralności, przemocy i odrzucenia nauk Chrystusa. Wierzył, że te znaki wskazują na wzrost sił złych, które bezpośrednio sprzeciwiają się boskim zamiarom. Głosem pełnym pilności i przekonania papież błagał wiernych, aby trwali mocno w swojej wierze, żałowali swoich grzechów i przygotowywali się duchowo na nadchodzące wyzwania. Wierzył, że tylko głęboka odnowa duchowa i moralna może ocalić ludzkość przed nadchodzącą zagładą. Objawienia Jana Pawła II brzmią jak wezwanie do nawrócenia się do Boga, uznając powagę sytuacji i szukając zbawienia, zanim będzie za późno. Jego ostatnie słowa pozostawiły dziedzictwo ostrzeżenia i nadziei, stawiając przed nami wyzwanie, by stanąć do walki z końcem czasów z wiarą, odwagą i determinacją.